Thank you.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Msza święta obecna odprawiana jest w intencji naszych czcigodnych rolników, którzy sieją, zbierają do swoich gumien, którzy karmią naród polski, a także, gdy zajdzie potrzeba, to go bronią. I dlatego w ich intencji o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla nich, dla ich rodzin, dla wszystkich tych, którzy są jak gdyby chlebem, bo rozdają swoje serce drugiemu człowiekowi, ojczyźnie. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest dniem dziękczynienia i dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich tutaj obecnych do dziękczynienia, do Eucharystii, na tej mszy świętej, w której Jezus Chrystus ofiaruje się za nas swojemu Ojcu. Będziemy także przepraszać Boga, że potrafimy chodzić nieraz po naszej polskiej ziemi przebogatej w nieszczęścia i łzy, ale także i w bohaterstwo, a nie potrafimy dzielić serca dla drugiego człowieka. Pięknie o pracy rolnika i o dziękczynieniu mówił poeta. Przystanął rolnik przy łanie zboża. Wzrokiem ogarnął złoto swych pól. Zerwał trzy kłosy, wyłuskał z nich ziarna. Z trzech ziaren siewu dłoń pełna plonu. I nagle spostrzegł, że między ziarna kropla srebrzysta spadła. Był za szczęścia akt dziękczynienia. A siostra Maria Cierpicka mówi, kroił rolnik ziemię jako matka chleby. Rzucił zdrowe ziarno do otwartej gleby. Zabronował ziemię i czekał w pokorze, by błogosławieństwo na nią spadło Boże. Rosły zboża w polu wiatrem kołysane, deszczem nakarmione i słońcem przygrzane. Aż nadeszły żniwa, ruszyliśmy w pole, dziś czekają na nas snopy zbóż w stodole. Czeka na nas ziarno, abyśmy zmłócili, a Ciebie nasz Boże za plony chwalili. Więc cieszmy się wszyscy przed ołtarzem Bożym, niechaj przodownica dar nasz Panu złoży. Mam zaszczyt powitać bardzo serdecznie na tej Eucharystii przedstawicieli władz państwowych z Warszawy, przedstawicieli władz wojewódzkich, miejsko-gminnych, spółdzielczych, Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, dyrektorów różnych przedsiębiorstw, szkolnictwa, gości z zagranicy i z całego województwa zielonogórskiego. Szczególnie jednak serdecznie witam przezacnych rolników, tych, którzy nas karmią, jak już powiedziałem, i bronią. Thank you.
świętujemy święto plonów. Jest to okazja do chwili refleksji, zamyślenia nad obecną rzeczywistością. Już na kartach Pisma Świętego, znanej nam Biblii, dowiadujemy się, że praca rolnika jest trudna i ciężka, ponieważ pielęgnowanie ziemi związane jest z trudem pozyskiwania plonów. Pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie. Mimo rozwoju techniki, rolnik musi wkładać wiele pracy, żeby ziemia wydała dobre owoce. Ale nie tylko potrzebna jest praca, także i wiedza. Dzisiejsza agrochemia wymaga rozeznania, stąd potrzeba dokształcenia. Nie wystarczy tradycyjne podejście do ziemi. Dziś my, kobiety rolniczki, dziękujemy za bezpieczną pracę naszą, naszych mężów i dzieci i tych, którzy nam pomagali w te żniwne i trudne dni. Dzięki tej pracy mogliśmy zebrać ziarno na oto wspaniały bochen chleba. Bochen wielu trosk, radości i nadziei. Nadziei rolnika na lepsze jutro. Ta nadzieja jest wciąż z nami, a dzięki niej praca i chleb na nasze polskie stoły. Dziękujemy. Wdzięcznością przynieśliśmy owoce ziemi i naszej pracy w polu i ogrodach. Prośmy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław. Przyniesione tu darem nowe wieńce, korony, żniwne owoce i warzywa. Spraw Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maria, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wstąpił zaszczytu organizacji wojewódzkich dożynek. Proszę Państwa teraz o powstanie i wysłuchanie hymnu Polski oraz hymnu Babimostu. Hymn Marsz, Marsz Polonia w wykonaniu naszych dzisiejszych gości Zespołu Pieśni i Tańca z Wałbrzycha.
Proszę Państwa, po wielu niepewnych dniach pogody, dzisiaj od rana świeci piękne słońce. Z nadzieją spoglądamy w niebo, że do końca dzisiejszych uroczystości będzie nam przyświecało. Jak już powiedziałam, Babimos z okazji 600-lecia dostąpił zaszczytu organizacji wojewódzkich dożynek. Proszę burmistrza miasta Bernarda Radnego o otwarcie święta plonów. Szanowni zebrani, drodzy goście, rolnicy i pracownicy rolnictwa. Spotykamy się dzisiaj na tradycyjnej uroczystości dożynkowej, wieńczącej całoroczny trud rolników i pracowników rolnictwa. W imieniu władz naszej gminy i wojewody zielonogórskiego otwieram dzisiejsze wojewódzkie święto plonów dożynki w Babimoście. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dożynki rolników i pracowników obsługi rolnictwa. To jest wasze święto. Wraz ze starostami dożynek, panią Grażyną Znamilowską-Szwarc z Rogodzińca i panem Józefem Trocholepszym z Podmoki Małych, witamy gorąco naszych dostojnych gości. Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Józefa Zycha. Wicewojewodę zielonogórskiego, pana Jana Suchowackiego. Witamy także gorąco naszych lubuskich parlamentarzystów, posłów i senatorów, przedstawicieli Sejmiku Samorządowego Województwa Zielonogórskiego. Naszymi gośćmi są także władze organizacji związkowych i samorządowych rolników, kierownictwa wojewódzkich jednostek administracji specjalnej, kierownictwa urzędów rejonowych oraz burmistrzów i wójtów gmin z naszego województwa oraz z regionu Kozła. Drodzy rolnicy i wszyscy zebrani, ze świętem plonów nierozłącznie związany jest chleb jako czynnik ludzkiej wspólnoty, gdyż spożywamy go wspólnie z innymi. Chleb to także symbol wielkości pracy, gdyż zdobywa się go w pocie czoła. Nauczyliśmy się widzieć w chlebie najgłębszy wyraz miłosierdzia, gdyż chleb rozdaje się w czasie głodu. Smak chleba, którym dzielimy się wspólnie, nie ma sobie równego. Szanowni zebrani, zakończyliśmy już żniwa i możemy oszacować tegoroczne plony i zbiory. W naszej gminie były one dobre, choć mocno zróżnicowane. Około 10% powierzchni uprawnej w maju bieżącego roku dotknęło gradobicie. Ponadto wiele zbóż ozimych w wyniku wymarznięcia zostało osłabionych lub też nadawało się do zaorania. Sytuacja ta spowodowała spiętrzenie wiosennych prac polowych i zwiększenie nakładów finansowych związanych z przeoraniem i ponownym obsianiem tych areałów. Dobre wyposażenie gospodarstw rolnych w sprzęt rolniczy pozwoliło dokonać zbioru zbóż i rzepaku dość szybko i bardzo sprawnie. Zróżnicowane plony mieściły się między 20 a 55 kwintalami z hektara. Pod względem przydatności rolniczej gleb gmina nasza należy do rejonu gleb średnich, w których wyraźnie przeważa kompleks gleb żytnich. Ze względu na słabe gleby dominują w uprawy roślin paszowych, co ma bezpośredni wpływ na dobrze rozwiniętą produkcję zwierzęcą. Średnia obsada zwierzęca z jednego hektara kwalifikuje naszą gminę w ścisłej czołówce naszego województwa. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosi około 12 hektarów gleb położonych na terenie naszej gminy. Ostatnie lata przyniosły zdecydowane powiększenie się gospodarstw. Bardzo często zakup gleb uprawnych dokonano w ościennych gminach. W wyniku tego średnia wielkość gospodarstwa zwiększyła się do 14 hektarów.
Na terenie gminy jest 376 gospodarstw rolnych, w tym wiele o powierzchni powyżej 50 hektarów. Żniwując, społeczność naszej gminy nie zapomniała o tym, że w wielu gminach naszego województwa trwa powódź, że trzeba sąsiadom pomóc. Udzielono pomocy rzeczowej i finansowej, a także w postaci płodów rolnych na sumę 48 tysięcy złotych. Ponadto dostarczono do gmin ościennych 15 tysięcy worków i sporo gotowej żywności. W Babimoście także przebywało na specjalnym zgrupowaniu ponad 30 dzieci z gminy Czerwińsk. Tej pomocy nie zakończyliśmy i także dzisiaj na dożynkach zbieramy pieniądze dla powodzian. Szanowni zebrani, w gminie Babimost, jak w wielu gminach naszego województwa, przywiązujemy dużą wagę do tworzenia mieszkańcom naszych wsi godziwych warunków życia i wypoczynku. W ostatnich latach wspólnie z mieszkańcami wybudowaliśmy na wsiach gazociągi, sieć telefoniczną, czy też tworzymy warunki do sprawnego funkcjonowania oświaty. W naszych osiągnięciach, a także zamierzeniach rozwoju gminy na przyszłość, bardzo cenimy sobie pomoc i wsparcie, którego udziela nam wojewoda zielonogórski i jego urząd. Obecnie przy wsparciu finansowym wojewody budujemy w Babimoście kanalizację sanitarną i sieć wodociągową oraz kontynuujemy budowę szkoły w Podmoklach. Za tę pomoc i życzliwość i dobrą współpracę serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także tym parlamentarzystom na czele z panem marszałkiem, którzy popierali nas w rozwoju infrastruktury i rozbudowy bazy oświatowej. Szanowni Państwo, pomimo udanych zbiorów z tegorocznych żniw, rolnicy oczekują i z nadzieją patrzą na stabilizację w rolnictwie, na możliwość zaplanowania sobie produkcji i możliwość zbytu przy opłacalnych i stabilnych cenach. Drodzy rolnicy z naszej gminy i naszego województwa, serdecznie Wam dziękuję za żniwny trud, codzienną, niełatwą pracę i za chleb, który jest jej owocem. Życzę dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności w każdym gospodarstwie i w każdym domu. Dziękuję panu burmistrzowi. A teraz zespół pieśni i tańca z Wałbrzycha przedstawi Państwu zestaw pieśni z regionu Rzeszowszczyzny. Będą to tańce i pieśni z regionu rzeszowskiego. Muzyka, a z Rzeszowa gry! Wesele!
powstał z inicjatywy dwóch pań, pani Stefanii Plechan, nauczycielki, której właśnie pasją od wielu lat jest folklor, szczególnie folklor babimojski, oraz pani Grażyny Marek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Dzisiejszy debiut, bo dzisiaj wystąpią przed Państwem i przed publicznością po raz pierwszy, będzie zawierał się w dwóch częściach. Pierwsza to obrzęd dożynkowy, a druga w części już artystycznej będą to przyśpiewki dożynkowe. W pierwszej tej części na odtańczenie wieńca dożynkowego przygotowano suite tańców babimojskich. I usłyszycie Państwo Marynię, Gołąbek, Jadwigę, Schmidt, Wiwat. Takie tytuły noszą poszczególne części suity. Zapraszam na scenę dzieci, które mają tylko 7 i 10 lat. Zapraszam zespół Pod Koziołem. Dobrego chleba, jak nie obtańczymy wieńca. Obtańczysku!
dajemy plon w gospodarza dom. Jest ten wspaniały bochen, aby go nasz gospodarz dzielił sprawiedliwie. Jest to bochen wielu ziaren zbieranych w pocie czoła i kurzu, aby nam tego chleba na naszych polskich stołach nigdy nie zabrakło. Dziękuję Bogu, rolniczemu trudowi i Matce Ziemi za tak wspaniały bochen chleba z tegorocznego zboża. Deklaruję, że będę go dzielił tak, aby żadna polska rodzina nigdy tego chleba nie zabrakło. Dziękuję bardzo. Starostom. W tej chwili goście dożynkowi zostają obdarowani małymi wieńcami dożynkowymi. W przemaniu regresu rolnictwa i wsi choć dużo zrobiliśmy, gdyż chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że w ciągu ostatnich 4 lat budżet wojewody i budżet państwa skierował do rolnictwa 6,7 razy więcej środków niż w latach 90-93. Mimo to potrzeby nadal są bardzo duże i nadal niezaspokojone. Rolnictwo potrzebuje nie tylko pieniędzy, ale też odwagi na zdecydowane działanie. Tworzyliśmy i tworzymy nadal warunki, by pieniądze w formie preferencyjnych kredytów coraz bardziej zasilały wieś rolnictwo. Mogą już z nich korzystać gospodarstwa na kupno ziemi, maszyn, pasz, nawozów, na rozwój chowu czory chlewny, bydła pasowego i drobiu. Nasze służby rolne
opracowały pod te kredyty regionalne programy. W trakcie opracowania są dalsze, które pozwolą otrzymać preferencyjny kredyt gospodarstwom warzywniczo-sadowniczym, a także preferencyjny kredyt i większą niż dotąd dotację gminom przygranicznym na budowę wodociągów, kanalizacji i na telefonizację. Rozbudowa tej infrastruktury jest bardzo potrzebna, bo tworzy warunki pod wielofunkcyjny rozwój naszych wsi i tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, także poza rolnictwem. Szanowni zebrani, od 3 lat przywróciliśmy tradycję dożynek wojewódzkich, organizując je jednak w gminach i razem z gminami. Zaznaczamy w ten sposób dobrą współpracę wojewódzkiej administracji rządowej z samorządowymi, a także potrzebę uhonorowania samorządowych gospodarskich osiągnięć. Dzisiaj spotykamy się na dożynkach Babimoście nieprzypadkowo. Nie tylko dlatego, że jest to rok jubileuszu 600-lecia tego miasta. Miasto i gmina, jej samorząd i wszyscy mieszkańcy, tak jak nie poddali się długoletniej germanizacji, tak samo przetrwali okres przełomu i zmiany ustroju społeczno-gospodarczego państwa. Nadal jest tu bardzo dobre i intensywne rolnictwo z największą wojewódzką obsadą zwierząt i jednym z najwyższymi plonami roślin. Są tu nowoczesne, zwodociągowane, zgazyfikowane i stelefonizowane wsie, którym brak tylko kanalizacji sanitarnej, by niczym nie różniły się od miast. Buduje się nową szkołę, modernizuje sale wiejskie i obiekty sportowe. Gmina przejmuje służbę zdrowia i podjęła się jednocześnie jej reformy. Dziękując wszystkim mieszkańcom miasta i gminy za te osiągnięcia, mamy świadomość, że są one efektem wielkiej pracowitości, dużych fachowych umiejętności i wspaniałego, zorganizowanego społeczeństwa. To społeczeństwo jako pierwsze zorganizowało pomoc gminy dla powodzian, a burmistrz osobiście wspomógł i zabezpieczył aprowizację powodziową na Wałach w rejonie Pyrnik-Mnkowa. Za to, że można na was liczyć, także w trudnych chwilach gorąco dziękujemy. Święto plonów to dzień, w którym trzeba nisko pokłonić się rolnikom, podziękować im za ich pracę, trud i osiągnięcia, ale także trzeba im udzielić odpowiedzi, chociażby na te pytania, które w ich imieniu postawił pan burmistrz. A więc jaka przyszłość polskiej wsi, co z produkcją, co z cenami i co ze zbytem? To są ważne pytania i wszyscy mamy świadomość, że sytuacja polskiego rolnictwa jest trudna. Ale w ostatnim okresie czasu zarówno rządząca koalicja, jak i ludzie świata dochodzili do wniosku i wysyłali koncepcje zmierzające do poprawy tej sytuacji. I Sejm Rzeczpospolitej ostatniej kadencji na tym odcinku zrobił wiele. Przypomnę, że ustawą, która będzie mieć kolosalne znaczenie, nie tylko w sensie prawnym, ale i poczucia naszego na ziemiach zachodnich i północnych, to ustawa o uwłaszczeniu, która przetnie wszelkie spekulacje, że może być chwila, kiedy odbierze się ziemię, kiedy będą procesy. I sądzę, że utrzymanie tych tendencji, które zostały zapoczątkowane w obecnym budżecie państwa, a także prawidłowe rozumowanie i dążenie do Unii Europejskiej na naszych polskich warunkach i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków, to przyszłość polskiej wsi. Chciałbym powiedzieć, że jest jedna partia, która ma szczególne prawo i szczególny obowiązek, która ma 100-letnią tradycję i to ona dzisiaj i w przyszłości gwarantować będzie, że w pierwszej kolejności interesy wsi będą
będą przedstawiane i będą kontynuowane. Przypomnę, że tylko w ciągu ostatnich 2 lat 30 projektów ustaw pochodzi właśnie z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chciałbym zapewnić, że sprawy polskiej wsi są i będą bliskie parlamentarzystom. I chciałbym przy okazji powiedzieć, że było wielu światłych parlamentarzystów i po prawicy, i po lewicy, którzy widzieli i widzą nadal problemy polskiej wsi. Chciałbym zatem doczekać takiej chwili, abyśmy wspólnie, bez względu na to, z jakiego ugrupowania pochodzili, pamiętali o tym, że tak było w przyszłości, tak będzie, że polska wieś żywiła i żywi naród polski. Dziękuję. A teraz, proszę Państwa, występ Babimojskiego Chóru Kantus. Działa od 2 lat w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście. Jego dyrygentką jest pani Wiesława Komada. Jak Państwo widzicie, jest to chór mieszany, 4-głosowy, od roku pięknie ubrany. Dzisiaj w wykonaniu tego chóru usłyszymy 2 pieśni. Tam, gdzie wierzby. Słowa Janina Nowicka, muzyka Eugeniusz Nowicki oraz pieśń z regionu lubelskiego W moim ogródeczku. Na górę.
Złoty Krzyż Zasługi. Pan Zygmunt Jotko, prezes zarządu spółki Pekpol Central Soja w Bieganowie, gmina Cybinka. Srebrny Krzyż Zasługi. Pani Katarzyna Jankowska, kierownik fermy spółki Pekpol Central Soja w Bieganowie, gmina Cybinka. Minister rolnictwa przyznał odznaki honorowe zasłużony dla rolnictwa. Thank you.
Kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. Tu na lewo. Nie ma komu. Pan Kowalski. Naszego województwa. Gratulacje, gratulacje i wszystkiego najlepszego. Za trud wniesiony w koło dziękujemy. Dziękujemy bez końca. Żeby pogody ducha nie zabrakło ci nigdy jak słońca. Na barki swe brałeś kłopoty, nie bojąc się żadnej roboty. Zespołu naszego tyś głową, za to ci dobre słowo. Żyj nam 100 lat, nie więcej. I rządź nam jak dotąd, by w naszym kole nigdy nie było kłopotu. Dzisiaj schylamy głowy w podzięce. Kwiat skromny kładziemy na twoje ręce. Dziękujemy. 100 lat, 100 lat, nie żyje, żyje nam. Do tych życzeń dołączają się kobiety z kół gospodyń z gminy Babimos. Okay. Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy. Proszę.